Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Chris na Bali. Na początku chciałbym pokazać Wam nasze lotnisko International Denpasar Airport, w skrócie DPS. Położone jest w najwęższym miejscu na Bali, obok miejscowości Kuta i około 20 km od stolicy wyspy Denpasar. Patronem balijskiego lotniska jest pułkownik Igusti Ngurah Rai, indonezyjski bohater narodowy, który został zabity w 1946 roku w walce o niepodległość z Holendrami. Nazwa Denpasar Airport jest trochę mylącą, ponieważ to lotnisko nie znajduje się w Denpasar. Do Denpasar jest około 30 km, a jest to bardzo blisko miejscowości Kuta. Taka ciekawostka, niedawno przeczytałem informację w gazecie, że lotnisko w Denpasar osiągnęło już swój szczyt, jeśli chodzi o przepustowość. Ląduje dziennie i startuje ponad 400 samolotów. Oba terminale, czyli międzynarodowy i krajowy, są w odległości 5 minut pieszo, także tutaj nie trzeba brać żadnej taksówki, ani żaden autobusik nie jeździ między nimi. Tutaj jest taki parking, gdzie można wynająć sobie taką limuzynę, czyli taki luksusowy samochód. Mają Mercedesy i jakieś Toyota Alphard. Tutaj jak tylko wyjdziemy z odprawy z bagażami, za tym płotem będą czekać na Was kierowcy. Także jak tutaj wychodzimy, tutaj możecie się zaopatrzyć w kartę SIM. SIM card z internetem. Unlimited. A tutaj też jest money changer. Zwróćcie uwagę na kurs 12900. Nie należy tutaj większej gotówki wymieniać, ponieważ stracicie na tym dość sporo. Ale jak ktoś potrzebuje na przykład na taksówkę, to zalecam wymienić sobie po prostu $50. I to powinno wystarczyć, a resztę wymienić w mieście. Tu jest taki barek kawowy. Bardzo dobrą kawę mają swoją drogą. Zaraz przy wyjściu po lewej stronie jest informacja. Teraz kilka informacji dotyczących wiz wjazdowych. Dla Polaków, jak lądujecie na Bali, wiza jest bezpłatna. Natomiast ta wiza bezpłatna jest tylko na 30 dni i nie ma możliwości przedłużenia tej wizy. Natomiast jeśli ktoś chce zostać dłużej, może wykupić sobie taką wizę też tutaj na lotnisku. Kosztuje ona $35 i ta wiza jest na 30 dni, ale jest możliwość przedłużenia na miejscu tej wizy o kolejne 30 dni. A teraz już jestem na terminalu wylotów. Bardzo ładny, przestronny. Oczywiście już dalej nie mogę wyjść, bo nigdzie nie lecę, ale przynajmniej pokażę Wam, jak to wygląda. How much is the coconut? 98,000. 98,000, wow, a lot. Nie trudno się domyśleć, że na lotnisku jest bardzo drogo. Ja zapytałem, ile kosztuje kokos. Normalna cena 15-20 tysięcy rupii, tutaj 95. Tak samo mała butelka wody kosztuje 50 tysięcy, a w sklepie 5. Te wszystkie miejsca, które Wam pokazuję, są w ogólnodostępnej strefie, czyli jeszcze przed kontrolą. I tutaj jeszcze ostatni barek, gdzie można kupić świeże soki z owoców, owoce i coś przekąsić. Wszędzie pełno zieleni, przepiękna balijska architektura połączona z nowoczesnym budynkiem. Ja jestem bardzo dumny z tego naszego lotniska. Ono zostało oddane, ten nowy terminal, w którym teraz jesteśmy, został oddany nie tak dawno, około 3-4 lat temu, już dokładnie nie pamiętam, ale naprawdę jest czym się pochwalić. Lotnisko jest bardzo okazałe. Trochę o tych wizach dopowiem. Jeśli ktoś planuje dłuższy pobyt w Indonezji, najlepiej, żeby sobie załatwił taką wizę w ambasadzie indonezyjskiej poza granicami Indonezji. Na przykład taka wiza nazywa się wiza social. To jest dla takich osób, które mają tutaj jakichś znajomych, czy rodzinę, czy też odwiedzają narzeczonego, czy narzeczoną.
Taka wiza jest stemplowywana w ambasadzie indonezyjskiej. Ona jest na 2 miesiące, czy tam 60 dni, ale tą wizę można czterokrotnie przedłużyć na miejscu tutaj w Immigration o kolejne 30 dni, czyli de facto mamy 6 razy 30 bez potrzeby wylatywania z Indonezji. Z kolei dla osób, które zajmują się jakimś biznesem, jest specjalna wiza, tak zwana biznes wiza, i ta wiza jest stemplowana, ona jest ważna przez rok, ale jednorazowo można być na terenie Indonezji 2 miesiące i wystarczy po prostu wylecieć na przykład do Singapuru czy Kuala Lumpur czy też innego kraju, zrobić tak zwane visa run i wrócić następnym samolotem i znowu zaczynamy 60 dni, które wolno nam być w Indonezji bez potrzeby wyjeżdżania. Natomiast dla osób takich jak ja, które tu pracują lub mają małżonka, jest tak zwany KITAS i to jest takie zezwolenie na pobyt czasowy. To jest ważne przez rok, ale to już jest dłuższa procedura, jakby ktoś chciał coś takiego sobie załatwiać. Niech najlepiej do mnie napisze i ja mu dalej opowiem, jak to załatwić i ile to kosztuje. Takie mamy piękne balijskie bramy. Teraz jakby ktoś chciał przylecieć na Bali i od razu wylatywał stąd gdzieś dalej, to dokładnie jest godzina 11:28 i ja niespiesznie pójdę w kierunku terminalu krajowego i zobaczymy, ile mi to zajmie. Kolejna podpowiedź dla osób, które chciałyby przywieźć sobie alkohol na Bali. Prawo w Indonezji jest bardzo restrykcyjne, wszystkie walizki są prześwietlane. Można wwieźć jedną butelkę alkoholu mocnego i zdaje się jedną butelkę wina, ale tego nie jestem pewien. W każdym razie te wszystkie walizki są prześwietlane. Jeśli zobaczą, że w jednej walizce są więcej niż dwie butelki, możecie mieć pewność, że zostaniecie zatrzymani do kontroli i wtedy oficer pozwoli wam wybrać sobie waszą ulubioną butelkę, a resztę zabierze i często jest tak, że na waszych oczach odkręci i wyleje do takiej wielkiej beczki. Kiedyś czytałem artykuł o pewnej Chince, która próbowała przemycić kilka butelek koniaku, drogiego koniaku, podobno za 500 euro za butelkę. No i urzędnik ją zatrzymał i chciał odebrać chyba jedną butelkę. Zdaje się, ona się na to nie zgodziła i zdecydowała się, że na jego oczach wypije i wypiła pół litra koniaku, zdaje się, po czym straciła przytomność i została odwieziona do szpitala. 7 minut to trwało, żeby dotrzeć z terminalu przylotów międzynarodowego do terminalu wylotów krajowych. Także tutaj już jest wejście, dalej nie wchodzę. O, tak wygląda. Obydwa terminale przylotów i wylotów krajowych są w jednym budynku. A tutaj jeszcze jest hotel. Hotel Nowotel. Czterogwiazdkowy, luksusowy hotel. Dosyć spory. Także na lotnisku mamy opcję przenocowania w porządnym hotelu. Prawdopodobnie dla ludzi, którzy przylatują z krótką wizytą, jest im wygodnie. Wątpię, że ktoś chciałby spędzać wakacje w hotelu na lotnisku dłuższe niż 2-3 dni. Raczej nie ma to sensu. Idziemy już w stronę parkingu, ale chciałbym wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Otóż nie mogłoby zabraknąć balijskiej świątyni, więc na lotnisku jest też świątynia, dosyć okazała. Także nie martwcie się, bogowie i demony czuwają nad bezpieczeństwem waszego lotu. O, za mną świątynia z typową balijską bramą. No, także żeby obejść to wszystko, zajęło mi to jakieś 7000 kroków. Prawdopodobnie jest to około 4,5 km, ale byłem z parkingu do dwóch terminali międzynarodowych i potem do terminalu krajowego i z powrotem, także dosyć wszystko jest w jednym miejscu. Także dotarliśmy do samochodu, teraz wsiadamy i jedziemy do Sanur. Zobaczymy, jak długo nam to zajmie. Teraz jest godzina 11:52. Na miejscu pokażę wam kilka opcji, jeśli chodzi o zakwaterowanie, kilka opcji, jeśli chodzi o jedzenie,
i ogólnie co robić w Sanur. Moim zdaniem jest to jedna z ciekawszych opcji, jeśli chodzi o miejscowości wakacyjne na Bali. Także zostańcie do końca filmu, będzie dużo ciekawych informacji. Teraz jesteśmy w hotelu Hyatt Regency. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy zamożnymi gośćmi i wybraliśmy najdroższy hotel w Sanur. Także teraz Was przez chwilę oprowadzę po tym hotelu i potem pójdziemy sobie na jakąś kawkę. Także teraz już wchodzimy przez recepcję. Mam nadzieję, że mnie nie wygonią z tym dużym aparatem. W takich hotelach często są wyczuleni. Oh my god, it's so expensive, sir. No, widać, że koleś się zna na kamerach, bo już komentują, że mam fajną kamerę, więc chyba mnie nie wygonią z nią. Dobra, wchodzimy teraz do hotelu, tak wygląda recepcja. Fajne jest to, że na Bali praktycznie do wszystkich hoteli, nawet tych najdroższych, można sobie wejść, można normalnie wejść do restauracji, zjeść sobie obiad, czy wypić sobie kawę, czy drinka. Niektóre hotele też dopuszczają, że można skorzystać z basenu, oczywiście pobierana jest za to opłata. Właśnie tak wygląda plaża w hotelu Hyatt. Trzeba przyznać, że jest bardzo zadbana. Ale teraz ważna informacja, w Sanur są bardzo duże różnice w poziomie wody między przypływem a odpływem. W tej chwili jest tak pół na pół, czyli między odpływem a przypływem i widać, że jakieś 50 metrów od brzegu woda sięga gdzieś mniej więcej po pas. Jak jest przypływ, tutaj można się spokojnie kąpać, natomiast jak jest pełny odpływ, to praktycznie woda po kostki jest aż pod samą rafę barierową. Warto, jak planujecie plażowanie w Sanur, to warto się spytać w recepcji, o której godzinie jest przypływ, żeby się nie okazało, że zaplanujecie sobie dzień na plaży, a nie będzie wody. Także bardzo fajny hotel dla ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na wydatek rzędu 300 dolarów za jedną noc. Cały czas mówię o pokoju dwuosobowym. A teraz jedziemy na plażę. Wypijemy sobie kawkę w moim takim ulubionym miejscu. Nazywa się to Lila Pantai. I tam postaram się polecieć dronem i pokazać panoramę Sanur z lotu ptaka. Także dotarłem już do mojej ulubionej knajpy. Nazywa się to Lila Pantai. Pantai to znaczy plaża po indonezyjsku i miejsce jest nad samą plażą. Za mną są stoliki, o, a tutaj jest plaża w Sanur i tutaj parkują takie łodzie rybackie, które się nazywają Jukung. Taka łódź się nazywa Jukung. And ice lemon water, water with ice and lemon, ja? Yeah? Hi, how are you? O, do you have like smash avocado? Smash avocado, yes, we have. So, smash avocado with extra bacon, yeah? Extra bacon. Yeah, thank you. Już dronik.
smash awokado z serem feta, koperek, do tego jakaś sałatka i pyszne cappuccino. Niam, niam. Bekon. Macie go. Dobra, pojedzone, popite, polatane. Pyszne to było. Zapłaciłem 106 tysięcy rupii, czyli jakieś 8 dolarów prawdopodobnie. Ale wystąpiła taka sytuacja, że zabrakło mi pieniędzy i nie miałem po prostu rupii, miałem tylko dolary, a kartę zostawiłem w samochodzie. No i pani poleciła mi, żebym sobie wymienił te dolary, bo tutaj nie wolno płacić dolarami w sklepach, trzeba mieć rupie indonezyjskie i pani poleciła mi, żebym sobie wymienił tutaj. Obok jest taki money changer, ale przychodzę tam i patrzę, że jest dziwnie wysoki kurs. Tutaj jest 13,990, a w normalnym kantorze jest, takim prawdziwym, jest około 13,5. No i teraz bardzo ważna uwaga dla was, żeby nie dać się zwieść. Tam, gdzie jest zawyżony kurs, to oni was po prostu muszą w jakiś sposób okantować, oszukać, bo przecież nikt nie będzie do interesu dokładał. Zatem nie wolno wymieniać w takich zaułkach, gdzie te kursy walut są wypisane na jakiejś dykcie, takiej jak tutaj. Zobaczcie, zaraz wam pokażę. Tylko po prostu idziemy tam, gdzie jest normalny kantor, gdzie jest kasa, gdzie jest komputer, tablica, która wyświetla wartości kursów, prawdopodobnie maszynka do liczenia pieniędzy. Wygląda to mniej więcej tak jak kantor w Polsce, nie? A to jest taki podszywający się pod kantor, no biznes ludzi, którzy oszukują i to już jest wiadome od zawsze, także nie dajcie się zwieść zawyżonym kursem. Shooting, YouTube. W samochodzie jest chyba 100 stopni, sauna, także poczekamy, aż trochę się schłodzi to wszystko. Szkoda, że samochód nie pokazuje mój, jaka jest temperatura, ale podejrzewam, że w tej chwili to jest 37. Shooting? Yes, YouTube. YouTube, yeah. Także teraz wam pokażę, jak wygląda taki bezpieczny money changer. Tu można śmiało wymieniać pieniądze. Zobaczcie, kurs dolar kosztuje 13,500. Oni płacili 13,990, ale to jest 1000% pewne, że oni będą próbowali was zrobić, bo przecież nikt nie będzie po 500 rupii dokładał do każdego dolara, skoro taki jest kurs. Oni najczęściej to się dzieje tak, że przeliczają wam te pieniądze kilka razy, położą kilka kupek na tej ladzie i finalnie tak was zakręcą, że bierzecie kupkę, w której brakuje kilku banknotów i to jest ich ten zarobek i czasami można stracić nawet i 1/4 tej sumy. Hi, how are you? Good. YouTube. Hi, how are you? Ah, okay. What you doing here? A restaurant, new restaurant. Oh. Thailand food. O oh, cool. To jest nasz sąsiad. My Malu Cafe. My Malu i hotel Home 21. Polecam. Koło naszej bazy. Tutaj jest tablica, gdzie są pokazywane kursy. Normalna kasa, komputery, maszynka do pieniędzy i tutaj jest naprawdę bezpiecznie wymienić ten hajs. Thank you very much. Teraz pora na mój ulubiony odpoczynek, czyli masaż stóp. Wezmę sobie godzinę masażu stóp. Ja już zrobiłem dzisiaj 11 tysięcy kroków, to jest pewnie z 8 km z buta w takim słońcu. Pokręciłem lotnisko, pokręciłem ten hotel, byliśmy na plaży, byliśmy wymienić pieniądze, a teraz pora na odpoczynek i kierujemy się w stronę mojego ulubionego
salonu masażu na godzinkę wspaniałego masażu stóp. Mówią na to tutaj refleksji, od słowa refleksologii, taki masaż polegający na uciskaniu takich miejsc na stopach, które odpowiadają za ważne organy w organizmie. Nazywa się to Claudia Spa. Hello! Hello! Hello, what's up, gangs? Yeah. Bisa, sa tu jam refleksji? Yeah. Okay, let's do it, yeah? Yeah. Oh. A tu mają też takie fish spa tak zwane. Wkładacie nogi do takiego akwarium z rybkami i te rybki obgryzają waszą skórkę na nogach. Bo tu powinno się być cicho. Fajne te leżanki tu. Ja chcę tu. Tam się tutaj masuje. Także ja po masażu już naładowałem baterie, to znaczy swoje baterie wewnętrzne, ponieważ jest dzisiaj tak gorąco, biegałem z tą kamerą i zapomniałem, że trzeba pić wodę. W pewnym momencie zrobiło mi się naprawdę nieprzyjemnie. Trudno powiedzieć, żebym jakoś tracił przytomność, ale źle się poczułem. Także wypiłem kilka szklanek wody w tej restauracji i potem jeszcze dwa kubki wody na tym masażu i już jest dużo lepiej. Także, a tu za mną jest restauracja Massimo i jak zwykle kolejka po lody, podobno najlepsze lody w ogóle na Bali. Także jeśli lody w Sanur, to tylko w Massimo. Naprawdę dobre i tanie. Jedna gałka, taka dosyć spora. Chyba dwa smaki, czyli dwie gałki właściwie w takim rożku, kosztuje 20 tysięcy rupii. Także teraz jestem już przed hotelem Ariputri. Tak wygląda jego front, zobaczcie. On w ogóle wygląda jak jakaś balijska świątynia, nie? Wejdziemy do środka i pokażę wam, jak to wygląda w środku. Także naprawdę fajny hotel. Tutaj taki w typowym balijskim stylu, zobaczcie, w ogóle tutaj taka brama jest w ogóle i te zdobienia w ogóle. Także nie chcę tutaj filmować za bardzo tych ludzi, bo mogą mieć pretensje. Siedzą tam jakieś osoby przy basenie, ale zobaczcie, jak to wygląda mniej więcej. To jest takie nowsze skrzydło, tutaj za mną są takie pokoje klasy deluxe, one są, zdaje się, $75 za pokój za noc, oczywiście pokój dwuosobowy ze śniadaniami. Zgodzili się pokazać pokoje, teraz mnie pan zaprowadzi. Dulu deluxe? Yes. Deluxe Dulu, czyli najpierw pójdziemy do tych droższych pokoi. One są nowe i one są w okolicach $75. Tutaj macie taras, z którego jest widok na tutaj na ten ogród i na basen. Także bardzo blisko do basenu. Pokój naprawdę przestronny, duże łóżko, czyściutko. Jest oczywiście klimatyzacja. Można sobie zrobić jakąś kawkę, herbatkę. Duży telewizor. O, i tak wygląda łazienka. Także łazienka jest z wanną. Jest toaleta. I tutaj prysznic. A teraz pan nas zaprowadzi i pokaże nam normalny pokój. Taki typu standard. Tutaj przeważnie są pokoje dwuosobowe, czyli z podwójnymi łóżkami. Ale zdaje się, ten hotel ma 3 czy 4 pokoje pojedynczymi, także jest taka opcja też. Zapadłem. A to jest pokój typu standard i tutaj jest też taki balkonik z widokiem na
ogród i w tym ogrodzie, o tam za tamtymi roślinkami jest basen, ten drugi basen. Pokój skromniejszy, ale też ładny. Wszystko odnowione, podwójne łóżko. Jest klima, jest TV i oczywiście łazienka. Łazienka jest z wanną i nie ma prysznica, jest tylko prysznic, jest razem z wanną. Także. Zaraz zapytam panią w recepcji, to wam od razu podam aktualne ceny. Oczywiście te ceny się zmieniają, teraz jest low season, potem jest high season. Niekiedy na booking.com mają porządne, duże zniżki, także trzeba obserwować i czasami na ostatnią chwilę jest po prostu najtaniej, ale to też się można oszukać, bo czasami na ostatnią chwilę już nie będzie miejsc. Także to są ceny. Standard room 40, superior 50, deluxe, ten, który widzieliśmy na początku, 75. To już jest ostatnie miejsce, które wam polecę. To jest taki homestay, czyli taki pensjonat, nazywa się to Lestari i to jest dokładnie przy tej głównej ulicy Tamblingan. Takie no, budżetowe miejsce, a myślę, że około $20 za jedną noc, za pokój dwuosobowy ze śniadaniami, ale pokoje też są klimatyzowane. Zaraz pani nam tutaj już rozmawiałem i postara się pokazać jakiś wolny pokój. One chyba myślą, że ja będę karmił, a ja nic nie mam. A to jest taka przydomowa świątynka. Pani mówi, że pokoje są po 350 tysięcy rupii. Ok, thank you very much. Także tak wygląda pokój, też ogromne łóżko. Tutaj piękny widok. Tutaj widzimy ten piękny budynek. Jest klimatyzacja, jest lodówka i jest taka skromna łazienka, nawet chyba gorąca woda, także o, 350 tysięcy rupii. Macie hotelik z basenem, ze śniadaniami dla dwóch osób. W ogóle to miejsce jest przy głównej ulicy, także ta cena też jest, jeśli ono by było dalej od głównej ulicy, a podobne, to podejrzewam, że kosztowałoby to 250 tysięcy rupii. Jeśli z kolei nie byłoby basenu, to już kosztowałoby 150, a jeśli by nie było klimatyzacji, to nawet i 100 tysięcy rupii. Także ogromna ilość opcji jest w Sanur. Teraz na koniec jedziemy do takiego dużego supermarketu, który się nazywa, kiedyś on się nazywał Hardys, a teraz zmienili nazwę, zaraz się zorientuję, jak on się nazywa. On jest dokładnie w centralnej części Sanur i tam można kupić wszystko, czyli alkohol, można kupić napoje, owoce, warzywa, artykuły spożywcze, kosmetyki, też jakieś AGD i na górze, na drugim piętrze jest całe piętro z pamiątkami, także nie trzeba się targować, wszystkie ceny są oczywiście przyklejone i to jest chyba najwygodniejsza forma zaopatrywania się w pamiątki, przynajmniej jak dla. No więc sklep się kiedyś nazywał Hardys, a teraz nazywa się Tarta Sedana i dokładnie w centrum Sanur to się znajduje, także tutaj są jakieś szmatki takie, jak wchodzimy, sarongi, można kupić na przykład kostium do opalania. O, sarongi to takie chusty, którymi się owijamy. O, tutaj fajne misie, zobaczcie, różowe misie. Prawdopodobnie na walentynki, zaraz będą walentynki. No dobra, zapewne wiele osób interesuje. Piwo Bintang, cena 39,590, potem będę w napisach to tłumaczył na złotówki. Mały Heineken kosztuje 29 tysięcy. A ten Bintang duży ma 620 ml. Te piwo duże tutaj w Indonezji jest większe niż w Polsce. To nie jest pół litra, tylko 620. Dobrze, duża butelka Sprite'a, 1,5 litra, 18 190. Taki Red Bull lokalny, nie wiem czy to ma coś wspólnego z Red Bullem prawdziwym, ale kosztuje 25 tysięcy, taka
dosyć spora puszka, tu jest 200 ml. Nie? A to są banany i tutaj jest aż 1, 2, 3, 4, 5 gatunków bananów. Ceny wypisane. Pisang to jest banan po indonezyjsku. To jest ten durian, ten okropny śmierdziel. Jakby kogoś interesowało, to taka paczka duriana już obranego, 1,70 kg, kosztuje 114 500. Kelapa muda, czyli kokos, młody kokos taki do picia, kosztuje 14 900. 100 gram jabłek kosztuje 5129, czyli kilogram kosztuje 51 000. W ogóle takie rzeczy jak masło jest niezwykle drogie na Bali, na przykład kostka masła 200 gram kosztuje prawie 70 tysięcy rupii. O sery, taki nieduży ser 90 tysięcy rupii, pleśniowy. Taki ser w plasterkach kosztuje 71 tysięcy, to też jest jakieś tam 200 gram chyba. ...250 gram szynki kosztuje 54 tysiące rupii. Wodę w ogóle tak mi się pić chce. Moja ulubiona woda sodowa też kosztuje 6 tysięcy, a to ciekawe tutaj jest tak, że jak bierzecie napoje z lodówki, to one są nieznacznie droższe. Zawsze pani sprawdza przy kasie, czy one są zimne. Jak są zimne, to doliczają coś za chłodzenie. No i zrobiła nam się godzina 17, także dosyć długi dzień filmowania, biegania. Zrobiłem chyba z 15 tysięcy kroków. Teraz wracam do domu, do siebie, do Jimbaran i zaczynam to montować. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku Chris na Bali. Bardzo proszę, piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba, czy nie. Co byście chcieli zobaczyć, co warto poprawić i tak dalej. Do zobaczenia. Ciao.